Shalom, witam wszystkich serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Naszym gościem dzisiaj jest nasz brat senior, brat Jan, z którym chciałbym dzisiaj porozmawiać o jego historii, o jego drodze do Boga, bo uważam, że jest bardzo ciekawa i brat Jan zgodził się swoją historią z nami podzielić. Witaj, bracie Janie. Chwała Bogu, cieszę się, że jesteś z nami. Chciałbym, abyś opowiedział nam swoją historię twojej drogi do Boga, bo myślę, że jest niesamowita. Ja się też cieszę, że tu jestem. No i że taką okazję mam opowiedzieć o sobie. Jest to przyjemne. Więc może zacznę od dzieciństwa. Ja się urodziłem, no już w tej chwili zacząłem 90 lat. 89 skończyłem. Chyba 4-5 dni już mam 90 roku życia. Ale urodziłem się koło Żywca, więc jestem rodem górolot Żywca. Teraz mieszkałem w Opolu, a teraz w Mszance, to jest koło Woli Uchruskiej, blisko granicy z Ukrainą. Jako dziecko, jako chłopiec, lubiłem się bawić obrazkami religijnymi. Później w szkole podstawowej, jak chodziłem do szkoły podstawowej, byłem też ministrantem. Chciałem zostać księdzem. Tak się jakoś złożyło, że poszedłem do liceum pedagogicznego. No, maturę zdałem. O Biblii jeszcze nie myślałem. Zresztą Biblii nie było, nie można było kupić. Mieli Biblię tylko świadkowie Jehowy. Ale poczekaj, bo wspominałeś, że jak byłeś ministrantem, to Ewangelię cię interesowały. Więc tak, bardzo lubiłem chodzić do kościoła i słuchać Ewangelii. Jak ksiądz odczytywał Ewangelię, to lubiłem bardzo słuchać. Natomiast listów to nie, jak czytał, bo ja ich nie rozumiałem. No tak. I chciałem bardzo kupić mój niedzielny mszalnik. Taka książeczka była wydana, kosztowała 40 zł. To był rok 47-8. Moja mama na to pieniędzy nie miała. Chodziłem do lasu, żeby jagody zbierać, no ale nikt nie chciał kupować tych jagód. No tak. Także nie kupiłem książeczki, bo nie było za co. Ale wiedziałem, że Biblia jest, że świadkowie Jehowy ją mają, no ale ludzie ich nazywali. Z tego okresu jakby dziecięcego, później no już zdałeś maturę i wtedy pojawili się w twoim życiu świadkowie Jehowy, tak? Tak, ale już miałem wtedy 29-30 lat. To już dużo później jeszcze. To już byłem po wojsku. I świadkowie. Ja świadków znałem, bo moja mama mieszkała na wsi i tam byli świadkowie. Mieli dobrą opinię, z tym, że ludzie się śmiali z nich, no, przezywali ich różnie. Ale przyszli, odwiedzili mnie, wtedy w Opolu mieszkałem. Świadkowie przyszli. To wiem, że to w zimie było, zmarznięci, zaprosiłem ich. No i zaczęły się rozmowy. I kupiłem Biblię. Później, i u świadków poznałem moją żonę. Ale rozumiem, że świadkowie ci przynieśli Biblię i ty z nimi zacząłeś czytać Pismo Święte. I na spotkania, tak? I na spotkania chodzić. Jakby przyłączyłeś się do świadków. Do świadków. Byłeś w tej organizacji. I poznałem moją żonę. Wzięliśmy ślub, 30 lat miałem, jak wzięli, zawarliście związek małżeński. Tak. No i u świadków byłem. Podobało mi się to, no bo czytaliśmy Biblię, były dyskusje, no ale potem przychodzi rok 73, 74
i zaczęto mówić w strażnicach o Armagedonie. Czyli to jest ten właśnie rok, jak dobrze pamiętam, 1975, co miał być koniec świata. Armagedon i koniec świata. Armagedon. Przed tym, no. Tylko, że ja wcześniej jeszcze chorowałem. Chorowałem i miałem dużo czasu. Uczyłem się języka greckiego. Dostałem też Septuagintę. Więc jak miał być w 74 roku, świadkowie była strażnica z tytułem chronologia tam była. I były wykłady na temat 75 roku, obliczanie od stworzenia Adama i ile to lat minęło. No i tam w tym obliczeniu wskazywało na 6000 lat, że się kończy, 7000-lecie, to już będzie Królestwo Boże, a wcześniej Armagedon. No tak. Według nauki. Ja te wykłady też prowadziłem, ale otrzymałem Septuagintę, bo już po grecku troszkę umiałem i tam były inne daty. I wtedy zrozumiałem, że coś tu nie gra. Z tego, co ja pamiętam, to tam chyba jest duża różnica przy zburzeniu świątyni, tak? Bo Organizacja Świadków podaje chyba 605 rok, a historycznie to był 580 chyba piąty. Tam samo to już pokazuje, że jest rozbieżność w chronologii. Tak, więc jest... ale to mi dało to, że nie bałem się już Armagedonu. W rodzinie mojej zaczęły się kłótnie. Ja odszedłem od świadków. Czyli to tuż przed 75 rokiem, tuż przed 74 zapowiedzianym Armagedonem ty żeś odszedł. Tak, odszedłem. No to jeszcze kłótnie się w domu z żoną, bo żona była świadkiem. Pogłębiły się kłótnie. Ale ja już nie wróciłem do świadków. Tylko co się dzieje? Ci bracia, te siostrzyczki, no, kiedyś to byli bardzo serdeczni, bardzo mili, a ja go odszedłem, to znaczy zostałem wykluczony. No, bo odszedłem, sam wykluczony. Ty odszedłeś, a oni cię wykluczyli. To się nazywa wykluczenie. Więc wtedy unikano mnie, pokazywano tak. No tak. Niektórzy współczuli, bracia, którzy prowadzili starsi w zborze świadków, obłudnie mówili: bracie, Armagedon będzie, my będziemy w Królestwie Bożym, a ty nie będziesz tam, tak nam żal ciebie. No taką mieli nadzieję, ale, bracie, no, taką takie, mieli nadzieję na tamten czas. Ale to było obłudne. Bóg wie, jakie to było, no. Nie? No fakt jest faktem, że Armagedonu nie było w 75 roku i pytanie, jak oni dzisiaj na to patrzą, no. Tak? Więc nie było Armagedonu. Kłótnie się jeszcze zaczęły w domu większe. No nastąpił rozwód. Ja też zacząłem chorować. To przykro, że rozwód, że był rozwód z tego powodu. Nie? Zacząłem chorować. Wtedy już Biblia Tysiąclecia była wydana, bo to był drugi Sobór Watykański, Biblia już była, Biblia Tysiąclecia, też ją nabyłem. I później leżałem w szpitalu w Warszawie, bo miałem, no po prostu uderzyłem się kiedyś w kolano, kość się zaczęła psuć i w Opolu chcieli nogę amputować w Pachwinie. No, ale dostałem się, no, chyba cudem, do Warszawy, do Szpitala Bieleńskiego. Tam był ordynatorem profesor Witwicki. No, on mnie bardzo serdecznie przyjął. Może dlatego, że jego żona była Zofia z domu Płonka. I on mnie traktował jak w ogóle rodzinę. Członka rodziny. I w szpitalu też przyszedł jeden ze świadków,
odwiedził mnie i Biblię Tysiąclecia miał. I chyba 2 czy 3 egzemplarze mi przyniósł. Nawet jeden z lekarzy też sobie ode mnie odkupił tą Biblię Tysiąclecia. No to już miałem co czytać. Bo jest, była dobrze napisana. Ale wcześniej miałeś jaką Biblię? Brytyjkę chyba, Brytyjkę miałem, tak. No. Tak. Bo świadkowie swoją Biblię dużo później wydali, nie? Ten ich przekład. Tak, ten przekład, Nowego który Świata. Ja tutaj mam, to już był później wydany. Ale to adwentyści. Nie, to jest Brytyjka. Brytyjka. Tak, tak. Adwentyści nie wydali. Biblię można było, i też się dowiedziałem w szpitalu, że na Nowym Świecie jest księgarnia, Nowy Świat 40, brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego. No to tam też sobie kupiłem. A powiedz, jak dalej się potoczyło, bo myślę to o tych twoich doświadczeniach z Bogiem, uzdrowieniach, to byśmy zrobili sobie w drugiej części. A teraz opowiedz nam tą historię, jak ty właśnie szedłeś tą drogą do Boga, bo jakby to chcielibyśmy w tej pierwszej części, żebyś nam opowiedział. No więc zacząłem sobie czytać, byłem sam, uczyłem się greki, więc Septuagintę też czytałem. Opowiedz, jak dostałeś Septuagintę, bo pamiętam, że to taka niezwykła historia była, że dostać egzemplarz Septuaginty bardzo niezwykła. To był rok 75. Ja chorowałem. I wracałem. Aha, i też jeszcze była w Polsce wydana ten słownik grecki Abramowiczów. Grecko-polskie Abramowiczównej. Więc kupiłem pierwszy tom, no drugi był później troszkę wydany, drugi już miałem. To w sumie 4-tomowe wydanie było. I teraz szukam trzeciego tomu. Chodzę po księgarniach, no nie ma. I na następny dzień, jak księgarnię obszedłem, z pracy wracałem, padał deszcz, ja byłem taki zmęczony. I czekałem na przystanek autobusowy, a po drugiej stronie była księgarnia. I nie wiem, tak sobie pomyślałem, a pójdę do księgarni. Po śląsku to się nazywa dla picu. Bo wiedziałem, że i zapytam o słownik Abramowiczównej, czy jest. A przecież wczoraj wiedziałem, że go nie ma, bo byłem w tej księgarni. I poszedłem. W księgarni były 2 osoby. Młody człowiek i kobietki, i niewiasta. I pytam kierowniczki księgarni, bo tylko ona była. Proszę panią, czy jest słownik polsko-greckiej Abramowiczównej. Ona mówi, proszę pana, nie ma. Nie mówię jej, że wczoraj tu byłem. Tak. Nie ma, bo czekamy też. I ten młody człowiek, który tam był, mówi tak, przepraszam pana, ale ja pana skądś znam. A ja patrzę na niego, pan Jakubek Michał, no tak, to pan nie pamięta. Ja mówię, tak, w 7 klasie pan chodził. I był twoim uczniem. Był moim uczniem, pamiętam. On mówi, super. No bo ja nazwisko już pana zapomniałem, bo to 20 lat minęło. I on mi mówi, że przyjechał tutaj do Polski i chce sobie kupić, Polski jeszcze trochę pamięta, ale chciałby kupić jakąś wartościową książkę. Kierowniczka księgarni słuchała tego. Ja się zwracam do kierowniczki, mówię, proszę panią, no, słyszała pani rozmowę, to jest mój uczeń, chciałbym mu dać coś na pamiątkę. Ona mówi, no wie pan co, mogę panu dać spod Lady. Ja mówię, no bardzo się cieszę, nie? I dała mi spod Lady, wtedy Potop wyszedł, był w sprzedaży. No ja mu dałem w prezencie, jeszcze dedykację napisałem i on mnie pyta, no tak, pan mi dał prezent, a co ja panu dam? A ja mówię, a jest taka książka, w której ja nie mogę w Polsce kupić, bo jej nie ma.
Septuaginta. Napisałem mu tytuł Septuaginta, gdzie to jest wydane, co to po polsku znaczy, że to jest Stary Testament. I za dwa tygodnie już miałem Septuagintę. Z dedykacją oczywiście. No bardzo piękna się historia. Bardzo się ucieszyłem. No idźmy dalej. I dostałeś Septuagintę, znałeś Grekę i co? I zacząłeś czytać. Zacząłem czytać. No ale potem czytam. Ale poczułem się jakoś samotny, nie? I nawiązałem kontakt z adwentystami. Aha, czyli po odejściu od świadków dalej jakby robiłeś swoją edukację, tak? Uczyłeś się Greki i do adwentystów trafiłeś poszedłem. Do adwentystów Dnia Siódmego, tak? No i tak, byłem u tych adwentystów, no ale trochę dziwiłem się tą sobotą, ale zrozumiałem, że sobotę należy przestrzegać, bo jest w dekalogu. Ty mówisz o szabacie, tak? Tak, o szabacie. Tak. O szabacie mówię. No bo adwentyści w szabat, w sobotę nabożeństwa mają. Ale... I co tam jeszcze ci... Bo oni tam... Jeszcze też inne rzeczy z tego, co wiem, to też biblijnie mają, tak? Chyba dietę biblijną też, bo to też jest biblijne. Tak, no czytałem bardzo, byłem zachwycony książkami Ellen White. Dużo ich kupiłem, ale później coś mi zaczęło nie pasować u adwentystów. I odszedłem od adwentystów. Od nich. Bo dowiedziałem się, że adwentyści należą do Światowej Rady Kościołów. W Czechach, to w Pradze Czeskiej tam chyba było, ta siedziba jak była. Czyli to mówisz o tej ekumenii, tak? Czy o czym? Tak. Należą do ekumenii. I to spowodowało, że zacząłem zastanawiać się, myśleć. W końcu odszedłem od adwentystów. Ale były też jakieś biblijne powody, że Bóg coś ci jeszcze pokazał, że odszedłeś, czy raczej tylko kwestia jakby ich zaangażowania w ruchy, które jeszcze ci się nie podobały? Jeszcze nie. I jeszcze nie. Tylko potem, no jeszcze byłem w szpitalu, jeszcze miałem operację. I później wpadłem w alkohol. Alkohol. I to przez kilka lat byłem, 6-7 lat, a ja pracowałem kiedyś w pogotowiu opiekuńczym. No i tam młodzież różna była, ta trudna. Niektórzy poszli do poprawczaka, inni do zakładów wychowawczych. No ale oni w międzyczasie stali się już dorosłymi. No i taki tryb życia prowadzili, no troszkę nienormalny. I kradli, oszukiwali i wódkę pili. No niestety tak bywa. I jeden się spotkał mnie na ulicy. A co słychać i to i owo, ja odpowiadam. Zaprosiłem go do domu. On po drodze kupił tam coś do picia. On przyprowadził następnego. No i jeszcze następnego miejsca. A ja mieszkałem w Opolu. Tam byli Ślązacy. Ja między Ślązakami pracowałem. Tylko, że Ślązacy mogli jechać do NRF-u. NRF była Niemiecka Republika Federalna na 3 miesiące. Tam zarobili pieniążki. I teraz to byli żonaci, mężczyźni, no różni byli. No to teraz taki człowiek dał żonie pieniądze, trochę pieniędzy, sobie wziął, no bo za 3 miesiące, za pół roku on mógł jechać do NRF-u i znowu zarobić. No i teraz tak, no to on chce przepić, bo żona ma przepić. No to żona się kłóci,
teściowa się też kłóci, czy matka. A poza tym z knajpy o 10 musi wyjść. Czyli przychodzili do ciebie, mieli takie miejsce, no, tak, gdzie... No, to przychodzili do mnie. No i tak pociągnęli ciebie za sobą. A u mnie to wiadomo, jak już nie mógł wstać, to czy na podłodze się położył, czy na wersalce, czy nawet we wannie też mógł spać. Ale powiedz dalej... I piłem. I teraz co się dzieje? Właśnie. Przyjeżdża do mnie moja matka. No ona już miała, po 90 była. Nie, przed 90 była. Miała gdzieś 85-6 lat. Mhm. Na okres zimowy ja mamy, bo matka moja mieszkała na wsi. I jak zima była, no miała opiekunkę dochodzącą, ale jak zima była, to ja matkę do siebie zabierałem na okres mrozów. No to opiekunkę, i potem matka, jak już było cieplej, jechała do domu. Trzeba, no oczywiście młodszy brat jej transport załatwił, samochód, bo to było 30 kilka kilometrów od Opola, na wsi. Ona mieszkała na wsi. I przyszedł do mnie kumpel. To był kiedyś bardzo dobry kelner. Ale ty w tym czasie czytałeś Biblię? Tak. Czytałeś cały czas, mimo tych problemów, jednak Biblia była w twoim życiu. Ale raczej w zapomnieniu ona była w tym czasie. No i tak pół litra przyniósł, przyszła kuzynka, dwa bloki dalej mieszkała. No to mówi do mojej mamy: ciociu, mąż mój zrobił taki dobry bimber. Jakby tak ciocia wstała, napiła się, to by dobrze było. Ale mama mówi: dziecko, ja z trzeciego piętra, to mnie ciężko zejść. Nie, ja nie pójdę. No a kuzynka mówi: ale Janek może pójść. No może pójść. No i jeszcze z tym kumplem, co przyniósł te pół litra, poszliśmy do kuzynki. Nie wiem, ile ja tam tego wypiłem. Wróciłem do domu już na cyku, jak się to mówi. Mama otwiera drzwi, a ty pijaku. Pijaku. Ja wiem: mamo, ja nie jestem pijakiem, bo ja piję nie za swoje. Bo mam emeryturkę taką, muszę alimenty zapłacić, światło, gaz, mieszkanie. To ledwo mi na życie starcza. Ale mama jeszcze zaczęła gadać. Mówię: ale mój młodszy brat pije. I ty żonie jego dajesz pieniądze, żeby nie wzięła rozwodu z nim. Bo on też awantury robi. Ale mama jeszcze dalej zaczęła mówić. Wie: mamo, ja idę spać. I co się dzieje? To była 11 już w nocy. Ja zasnąłem. Pierwszy sen człowieka jest taki twardy. W upojeniu alkoholowym to jest bardzo twardy. Gdy ktoś spłukał, dzwonił, domofon dzwonił, nie reagowałem. I o drugiej w nocy, gdzieś 2:05 w nocy, od 11 poszedłem spać. No to mamy 12, 1, 2. 3 godziny śpię. Tak. I słyszę syk gazu. O. Bo mama poszła do kuchni, odkręciła gaz. Więc wbiegam do kuchni, syk gazu słyszę, ja już byłem trzeźwy. Wbiegam do kuchni: mamo, co ty robisz tutaj? A chciałam siebie zatrudzić, siebie pijaka. Wie: mamo, o, to poważna sprawa. Zakręciłem gaz, okna wywietrzyłem. Mamo, ja ciebie tu już widzieć nie chcę. Mama poszła się pakować. A ja na polówce położyłem się w przedpokoju, żeby mi mama czasem nie wyszła na klatkę schodową, a
to już staruszka jest, jakby tak spadła ze schodów, no to byłoby nieszczęście. Tak. Więc leży w tym przedpokoju, do drzwi mama nie wyjdzie i tak myślę, co by to było, jakby gaz wybuchnął, nas kości by nie miał kto zbierać, a jeszcze by mieszkania były uszkodzone. Ja pracowałem w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i widziałem, czytałem artykuł, widziałem zdjęcia, jak w Warszawie ktoś się truł na drugim piętrze. No to były 32 mieszkania uszkodzone i dwa trupy. Więc ja to wiedziałem. Nie ma żartów z gazem. I wtedy tak leżę. To była moja pierwsza modlitwa ze łzami w oczach do Boga. Panie Boże, ratuj z alkoholu. Ratuj. Dziękuję Ci, że usłyszałem syk gazu. Bo no to jest, dla mnie jest to do dnia dzisiejszego niepojęte. W upojeniu alkoholowym pierwszy sen po 3 godzinach. Przecież to jest delikatne coś. I co się stało po tej modlitwie, powiedz? No i potem spotkałem, do świadków chciałem iść, bo jeszcze wierzyłem, że no odszedłem, ale może tam pójdę. I idę do jednego brata, co, no żeby w ogóle jakoś tam porozmawiał z tymi starszymi, że ja chcę dołączyć. I spotkałem tam też byłego świadka, który po Armagedonie odszedł. Spotkałem i cześć, cześć, co słychać? Ja mówię, wiesz, Heniek, szukam kogoś, z kim by można Biblię czytać. A on mi mówi, a ja też szukam. Ja mówię, no to słuchaj, jest nas dwóch. Już Heniek można wspólnie mówi, czytać. Heniek będzie, a Heniek mówi, oj, to nas będzie więcej. I nazbierało się 16 osób. O. I u mnie w domu było czytanie. Czyli taka grupa domowa powstała. Wtedy. Taka grupa domowa super. Powstała, byłych świadków. Ale potem zaczęli się wykruszać. I zostało nas 5 osób. Z tym, że było 4 osoby, które od świadków odeszły i 1 adwentystka, która od adwentystów odeszła. Więc zaczęliśmy czytać Biblię Tysiąclecia. Jak to wyglądało? Oczywiście w sobotę, w piątki my się zbierali na otwarcie, na rozpoczęcie szabatu, soboty, szabatu. No i w szabat też się zbieraliśmy. Więc czytanie polegało na tym. Myśmy Biblię Tysiąclecia przez 5 lat czytali, rozważali. Bo tak, czasem przeczytaliśmy 1 rozdział, czasem 3 rozdziały, no wiadomo. A czasem 2-3 wersety. Bo była dyskusja. Wokół bo tego, była tak? dyskusja, ona nam była bardzo potrzebna. No dlatego, że tak, świadkowie mówią inaczej, katolicy inaczej, tu inaczej, inaczej i tak. Teraz gdzie ta prawda jest? A jeszcze jest? W Biblii inaczej, nie? I myśmy szukali tej prawdy biblijnej. No tak, powinno być. No i co się dzieje? Ja chorowałem. I jeszcze jest taka rzecz. O zdrowie nie prosiłem Boga, nie modliłem się, bo u świadków był taki pogląd i nie tylko u świadków, że ostatnie cuda, uzdrowienia ustały z chwilą śmierci ostatniego apostoła Jana i że teraz nic się nie dzieje. Więc ja w cuda nie wierzyłem, natomiast mówiono, że jeżeli są jakieś uzdrowienia, to są demoniczne. No tak, no bo to jest logiczne. Jeżeli Bóg nie uzdrawia, no to uzdrawia przeciwnik, tak? Tak. Tak i jakby teraz, Bóg stracił tak. swoją moc. I nie? Teraz ja choruję, bardzo się czuję, więc tak.
ciśnienie 80/60 czy 90/70, bardzo słabe. Zawroty głowy, śpiączka, osłabienie. No, po alkoholu to tak bywa, nie? No, ale już w tym czasie nie piłeś, czy piłeś? Nie jeszcze? Piłem, nie już piłeś. Nie piłem, ale Biblię czytaliśmy. Już... Czyli po tej modlitwie jakby przestałeś pić alkohol? Tak. Bóg zaczął stawiać na twojej drodze ludzi, z którymi zaczęliście dalej czytać Biblię. Tak, tak. Tak. I podjąłem pracę w zakładzie krawieckim, krojczym byłem. No to do pracy na pół etatu, do pracy też trzeba iść trzeźwym, ale tam też się piło. Nie, no ważne, że nie piłeś, że no. Bóg wysłuchał twojej modlitwy. To no jest ważne już czasem tego kielicha, dwa, ale... Nie, no to można wypić, bo tak, to tak. Jest napisane, żeby się nie upijać, ale no alkoholizm to już jest poważna rzecz i tak. Tego tylko już to nie piłem. Powinno mieć miejsca. Nie? Tylko już nie piłem, ale chorowałem. I tak leżałem i tak sobie myślę, Panie Boże, zacząłem się użalać nad sobą. Panie Boże, co to będzie, jak mnie tak paraliż chwyci? Opiekunka przyjdzie no, na te 2 godziny. Jak wytrzymać noce? Przecież i do ubikacji trzeba iść. No. I wtedy odczułem na głowie, od głowy, jakby ktoś szpilkował, albo mrówki szły. Takie mrowienie, tak? Zaczęło. Nie wiem, co to było, ale takie mrowienie było. Ale ono było ciepłe, było przyjemne. Leżysz ty, nie ruszam się. I to przeszło tak przez całe ciało, aż do nóg. I tak myślę, co to jest? Powtórzyło się to jeszcze raz. Czekam, może trzeci raz będzie. Bo tu, przepraszam, że ci przerwę, ale tu w tym momencie warto przypomnieć, bo ja myślałem, że będziemy mówić o tym w drugiej części, ale nie jest problem. Możemy to teraz też opowiedzieć, tą historię możesz. Czyli ty, żeby była dla naszych gości, też słuchaczy, aha, informacja, że ty chorowałeś na raka kości. Tak. Tak. I przerzuty Bóg cię z tego miałem. Przerzuty tak. I Bóg cię wtedy uzdrowił. Tak. Proszę, opowiadaj tak. I rano się budzę, a to może to w drugiej części powiedzieć. Nie, nie, opowiadaj. I rano się budzę, no to pierwsza rzecz. Idę do kuchni, zmyłem kawę. Lubiłem bardzo zapach kawy. Wodę zagotowałem, ale sobie pomyślałem tak. Głowa taka jakaś normalna jest. Na oczy inaczej widzę. Oj, to ja tej śpiączki nie mam. To ja tej kawy nie wypiję. Poszedłem prysznic robić. No i w czasie, jak się wycieram, no to trzeba nogi wytrzeć. I schylam się i nic nie boli, kręgosłup nie boli. Wyginam się na wszystkie strony, nic nie boli. No, chwała Bogu. Więc łzy do oczu, w wannie jeszcze jestem, łzy do oczu napłynęły. Panie Boże, to było uzdrowienie w nocy. To Ty jesteś lekarzem. No bo jest Bóg lekarzem. No to ja już lekarza nie potrzebuję. I no to lekarstwa trzeba wyrzucić. 1,5 wiadra wyrzuciłem tych leków. Zachowałem tylko jodynę, bandaż, jakąś gazę, gdybym się skaleczył. To też później wyrzuciłem. No i no to był cud. Uważam to za wielki myślę, że cud. Jest to cud i myślę, że warto tu dodać właśnie naszym słuchaczom, że do dzisiaj, tak, to już jest wiele lat od tamtej historii, ty bracie jesteś zdrowy, tak, samodzielnie podróżujesz, czytasz Słowo Boże bez okularów, tak, w wieku 89 lat. Więc jakby no, jesteś dla nas ewidentnie świadectwem Bożego cudu, Bożej łaski. Więc jak pierwszy raz, to było gdzieś w 83 roku,
Pierwszy raz zobaczyłem bez okularów litery w Biblii Tysiąclecia, te większe. To w Biblii Tysiąclecia odnotowałem, że tego a tego dnia, o tej godzinie widzę bez okularów te litery. No, no, chwała Bogu. Za dwa lata ten drobny druk tam pod spodem, te objaśnienia, przeczytałem bez okularów, odnotowałem też o której godzinie, którego dnia, mam to zapisane w Biblii Tysiąclecia. Powiedz, no, jak dalej było? Co dalej się działo na twojej drodze do Boga właśnie po tym cudownym uzdrowieniu i, no, i powrocie do zdrowia, tak? Bo jednak wszyscy wiemy, że choroba bardzo utrudnia egzystencję, wzrost duchowy, to, no, i nie jest ona przyjazna w naszym rozwoju duchowym, no i też egzystencji. I jak to się odmieniło? Co się dalej stało na tej drodze? To był rok 97. Mamę moją odwiedzałem jeszcze. I w 90, krótko przed śmiercią, bo ona w 97 roku zmarła. Brakowało jej 3 miesiące do 90 lat. I ona tak się żaliła do mnie, że synu, no, ja ci nigdy nie dałam nic, żadnych pieniędzy. Ja mówię, mamo, ja od ciebie nie oczekiwałem, ale tyś mi dała coś najwięcej. Bo sobie ten gaz przypomniałem, moją modlitwę i błogosławieństwo Boże. Zacząłem czytać Biblię i stałem się innym człowiekiem. Bóg uzdrowił, bo to przecież cud był, to uzdrowienie całe. Tyś mi dała coś najwięcej. Więc już na mamę potem patrzyłem zupełnie inaczej, no ale mama miała wyrzuty sumienia, że mi nigdy nic nie dała, bo ja byłem najgorzej traktowany przez mamę, ale to jest inna. Ale powiedz, co dalej się działo, jeśli chodzi o Słowo Boże, bo jakby chcielibyśmy poznać twoją drogę do Boga. Więc tak? Potem jeszcze zacząłem szukać dalej grupy, która by czytała Biblię. No to jeszcze byłem u tych, miałem i kontakt z zielonoświątkowcami, z badaczami Pisma Świętego. Była też taka grupka w Opolu, Prostaczkowie, nie wiem, czy... Kojarzę, tak. Prostaczkowie. No i też w Jednocie we Wrocławiu, no ale wszędzie odchodziłem. I teraz w 2000 roku przyjechałem, córka kupiła domek, to jest powiat... Włodawa, miejscowość Wola Uchruska i 4 km dalej jest Mszanka. Tam córka kupiła domek, a córka mieszka za granicą, bo za mąż wyszła za Francuza. Wyremontowała ten domek i sprowadziła mnie tutaj. Więc we Włodawie jeszcze chodziłem do adwentystów, ale to już nie tak. I tutaj też w Mszance powstała też taka grupa byłych świadków, no i katolicy. I chyba nawet... adwentyści też, z tego co pamiętam, tak? Tak. Też byli adwentyści. I, no i nazbierało się ponad 20 osób. No to kupiłem stoły, no i te talerze. Czy jakby odbudowałeś taką grupę domową, którą tak. Kiedyś miałeś w Opolu, była, a teraz jest u ciebie tak, tam. I była dwa lata spotykania, były u mnie spotkania, ale stwierdziłem, że ta, no, oczywiście w niedzielę to były te spotkania, no mnie to męczyło, bo w zasadzie męczyły mnie te spotkania, bo to takie były luźne rozmowy, bardzo dużo rozmów luźnych. No i po prostu odszedłem z tej grupy i spotkania minęły. Ale jeszcze z tej grupy
ktoś mi przyniósł, też odszedł i przyniósł mi właśnie kwartalnik biblijny. Jak go zacząłem czytać, no zaszokował mnie kwartalnik, no bo artykuły są inne, opierają się na Biblii, wersetów bardzo dużo, tych wyjaśnień jest mniej. No ale takie ciekawe podejście do Biblii, łączenie Starego Testamentu, Nowego. No i później tych kwartalników miałem coraz więcej. No kwartalnik, jak wiesz, ukazuje się już od 5 lat, tak? Tak. Mija dzisiaj 5. rok i no, jak cieszę się, że możemy go wydawać. Od piątego numeru ja chyba zacząłem ten. No i tam się dowiedziałem, że są spotkania w Koszęcinie. Tak, mesjański zjazd z okazji święta Sukot. Tak, no i pojechałem do Koszęcina. No i tam żeśmy się poznali. I tam byśmy się poznali. Tak jest. No bardzo dobre wrażenia wyniosłem z Koszęcina. No i w następnym roku znowu byłem. Tak. No potem w tamtym roku to byłem w Jeruzalem, to nie, bo to święto namiotów było. No z Jerozolimą nie będziemy konkurować, nie da się, nawet nie zamierzamy, ale wiem, no i w tym roku znowu wybieram się do Koszęcina. No jak Bóg pozwoli, będzie nam miło Ciebie gościć, ale powiedz, jakby co się wydarzyło właśnie w tym czasie, gdy trafiłeś na kwartalnik biblijny, no bo rozumiem, że gdzieś tam był dalszy progres, tak? Twojej drogi do Boga, poznawania tego, co Bóg, czy już byłeś jakoś tam ugruntowany w pewnych sprawach, czy coś nowego zacząłeś poznawać więcej, jeśli możesz oczywiście. Ja bym jeszcze chciał wrócić, może troszkę później odpowiem. Mhm. Ja bym jeszcze chciał wrócić do tego momentu, jak myśmy w Opolu, ta piątka rozważała Biblię, więc ja zacząłem opowiadać, jak zostałem uzdrowiony. I pytam Henika: Heniek, a jak tam twoje wrzody na dwunastnicy? On miał 20 lat, chorował. Jeszcze miał na nerwy też chorował, bo miał kłopoty z żoną, w domu, z dziećmi. To był człowiek bardzo nerwowy, chudy. Jak mu zadałem pytanie, jak tam twoje wrzody, on mówi: wiesz co, ja zapomniałem, że miałem wrzody. No jak to? No nie mam wrzodów, żadnych bólów. No lekarstwa mam. Muszę to sprawdzić. Te, które mają gwarancję, to oddać gdzieś tam do szpitala, do przychodni dla biednych. Więc wyzdrowiał. No tu jest ciekawy moment z Elą. Ela miała 39 lat. Była dyplomowaną pielęgniarką w szpitalu. Sobie przypomnę, na jakim oddziale. W każdym razie ona chorowała kilka lat na guza mózgu. Ten guz z każdym rokiem coraz powiększał się. I ona już w tym czasie, jak myśmy Biblię czytali, no, żyła już na lekach psychotropowych. I przychodzi i mówi tak, ale już wiedział, ja już wiedziała, że ja jestem zdrowy, że Heniek jest zdrowy. I mówi tak: wiecie co, mam termin operacji na tego guza w połowie stycznia. Zastępstwo w szpitalu jest już załatwione. Ja się strasznie boję operacji, bo tak, gdybym umarła, no to dobrze, ale jak będę tak głucha, niewidoma,
sparaliżowana. Kto mi podał? Duże ryzyko operacji. Tak, a męża mam pijaka. Mówimy jej tak, słuchaj Elu, my jesteśmy już cudownie uzdrowieni. Módl się do Boga tak jak umiesz. My się też będziemy modlić za ciebie. To było w połowie grudnia. Po 2 tygodniach Ela mówi tak. Wiecie co? Głowa mnie przestała boleć, cały tydzień mnie nie boli. Leków żadnych nie brałam. I tak sobie pomyślałam, że jeszcze jakby tydzień czasu mnie głowa nie będzie boleć, to trzeba operacji odmówić. I głowa nie bolała. Więc poszła do lekarza. Zrobili badania na tego guza. Rentgen. Guza nie ma. Nie ma. Więc wróciła do szpitala, do pracy. Została uzdrowiona, tak jak i wy. No, i pracuje. Po czterech miesiącach przychodzi, ale przestała przychodzić na te czytanie, rozważanie, dyskusje biblijne. Po 4 miesiącach przyszła do mnie i mówi tak, wiesz co? Niecałe 3 miesiące to trwało. No nieważne. Mówi, wiesz co? No, guza na mózgu nie mam, ale zaczął mnie brzuch boleć. No i tak sobie pomyślałam, no tak, jak jestem zdrowa, przestałam przychodzić na te rozważania biblijne, no to teraz operacja będzie mnie czekała na bóle brzucha. Poszłam do lekarza i lekarz mi powiedział, że jestem 3 miesiąc w ciąży, że będę rodzić. A nie, to jeszcze było, że jest w ciąży. To jeszcze 3 miesiące nie było. I potem ona mówi tak, aha, przed urodzeniem poszliśmy tam z Henkiem do niej. W żadne ubranie się nie mieściła. Miała bardzo dużo wód. 35 litrów tej wody wypłynęło. Zrobili cesarkę. I dziecko urodziła. Ela jeszcze idziec i teraz znowu cud jest. Bo młode kobiety karmiły piersią dziecko, no 2 miesiące, pół roku i nie miały czym karmić. Pokarmu nie było. A Ela karmiła dziecko, swoją córeczkę, Anię, 3 lata. No to bardzo długo. 3 lata. Jeszcze ciekawa rzecz. Jak chodziła w ciąży, to każda kobieta idzie raz w miesiącu na badania lekarskie. No to co tam opowiada Ela? Ta choruje, tamta poronienie ma. Różne powikłania, problemy. Różne dolegliwości mają. Ona nie miała nie nic. Nie miała nic. Ja widziałem Anię w 2003 roku. No to już dziewczyna taka do szkoły chodziła. Zdrowa, mądra, dobrze się uczy. Super. A Ela radosna, uśmiechnięta, z rumieńcami na twarzy. To chwała Bogu, ewidentnie. I to Boża daje, łaska, Boży cud. To zadziało. Daje rozważanie Słowa Bożego i dostosowanie życia do Niego. No tak. A powiedz, jak dalej? Jak dalej właśnie z twoją drogą do Boga? Bo myślę, że dla wielu z nas jesteś takim świadectwem Bożej łaski, Bożej ochrony, tak? No i cudów, które działy się w twoim, dzieją w twoim życiu. Bo też wspominałeś o takiej ciekawej,
ciekawym projekcie, który u siebie w domu tam właśnie w Szance robiłeś, o tej takiej tablicy, tak, że tam szukałeś właśnie ludzi, którzy by chcieli z tobą czytać Biblię. I Bóg dał, że tam taka powstała, tak, czy tak, jest tam was parę osób, gdzie wspólnie czytacie Biblię, tak, wspólnie wzrastacie w tym, co chce Bóg. Ale chcę powiedzieć jeszcze, do Mszanki wrócę, chcę powiedzieć jeszcze, co się w Opolu działo. Ja szyłem na maszynie, bo umie szyć i suknie, bluzki wszystko, i spodnie też, i płaszcze. To szyłem. I przyszła znajoma, mi przyprowadziła swoją znajomą i dla niej szyłem kamizelkę, szyłem i jeszcze zostawiła trochę materiału, żeby poduszki jej potem szyć. Ale miała tego materiału dosyć dużo, ale odcięte zostało tyle, ile na poduszkę trzeba było. Ona ten materiał zabrała. To mnie trochę zastanowiło, bo ona mówiła, że kilka poduszek będzie szyła, ale to mogła zostawić, ale zabrała. To mnie trochę zastanowiło. Przyszła po tą kamizelkę, przymierzyłem, pasowała i zacząłem z nią rozmawiać na temat, dałem jej też Biblię, tysiąclecia. Na drugi dzień ona mi tą Biblię przyniosła. I tak sobie pomyślałem, co ją parzyło w piekło w tej Biblii, że ona ją przyniosła. A ten materiał na tą poduszkę leży. I potem ona znowu przyszła i z Henkiem, który miał te wrzody na dwunastnicy, rozmawiam, mówię, słuchaj, ona Biblię mi przyniosła na drugi dzień, ale ja się źle czuję, jakoś tak, ta głowa u mnie jakaś taka rozkołatana jest. Co to może być? Ta Biblia ją parzyła. No, a wiedziałem, że jeżeli jest coś nieczystego w domu, to są dolegliwości. Ja je zacząłem odczuwać. I mówię, wiesz co, Heniek, jak ona przyjdzie, to ją zapytam, kiedy była u wróżki ostatni raz. Nie wiem, skąd mi to przyszło. No i ona przychodzi. Jeszcze kamizelkę zabrała. Ja mówię, pani Aniu, ona chyba miała imię Ania. Kiedy pani, ja zadam pani pytanie, później pani odpowiem, dlaczego to pytanie zadaję. Kiedy pani była ostatni raz u wróżki? Ona mówi, wie pan, ja sobie sama wróżę. No to już miałem odpowiedź. Ja mówię, bo wie pani co? Mnie zaczęło jakieś, coś z głową mam nie w porządku. Jakieś takie, jakoś tak się, jakoś inaczej się czuję. I tak sobie pomyślałem, że panią zapytam. Poduszkę pani nie zrobię, ale już nic więcej nie będę szył. No tak, bo wiemy, że w Biblii jest zakazane wróżenie, nie? To Biblia to potępia, bo no, potępia ale z taką wróżby, kobietą, gusła, czary, tak, ale magię, z taką kobietą ja też nie mogę obcować. No tak. Biblię nie, tak. Oddała, bo teraz zrozumiałeś dlaczego. Tak, zrozumiałem dlaczego. Bo to jest w opozycji do siebie i to się nie da pogodzić. Albo Biblia, albo magia, wróżby, czary, nie? Tego się nie da pogodzić, taka jest prawda. To też ciekawa historia. A teraz w Mszance co było? Miałem też książkę. Ktoś mi przyniósł tam w Opolu jeszcze. I miałem, domofon mi dzwonił.
Więc 5 razy w nocy wstawałem. Nikt się tam nie dzwoni domofon. I tak spojrzałem przypadkowo na telewizor, bo tam tą książkę zostawiłem. Zacząłem ją przeglądać, no i oddałem na drugi dzień. Pukań ustały. Ustał domo. Już miałem spokojne noce. Ale co się w mszance dzieje? Znaczy, to chcesz o tym ostrzeżeniu, tym pukaniu opowiedzieć, tak? Co opowiedziałeś kiedyś. Tak. I teraz co się w mszance dzieje? Jak to był 2000 rok. Jak przyjechałem do mszanki, no. Dom, oczywiście koło domu jest brudno, ani kwiatów nie ma, tak, ani nic. No więc zacząłem to kamienie zbierać, no zrobić taki skalnik. I z Opola przyjechali do mnie, przyjechał Heniek i jeszcze taki brat z żoną, który czytał Biblię, u adwentystów był, ale czytał Biblię z żoną. Żona pojechała, miesiąc czasu oni byli, tylko że byli zapraszani tu i tam. No, tak sobie wędrowali. Żona potem odjechała i koło Opola mieszkali. On został. I teraz jest tak. I do mnie jeszcze przyjechał taki bezdomny Andrzej. On już nie żyje. I tak śpimy w pokoju. Śpimy w pokoju, tym dużym takim, we trójkę. Śpi Andrzej, śpi potem ten Rysiek, miał imię, i ja. I w nocy pukania słyszę. Jeszcze ten Rysio przywiózł 3 kamienie. One były kiedyś wapnem pomalowane. No mnie to trochę zastanowiło, ale one tak sobie leżały na kupie. No i potem nic nie było, normalnie to w domu było. Jak ja je włożyłem do skalnika, bo miałem chwilę czasu, więc śpimy i ja słyszę pukania. Budzę się, no ale leżę dalej. Za chwilę budzi się Andrzej. To pytam go, no chcę sprawdzić, czy to halucynacje moje były, czy nie. Mówię, co, zbudziłeś się? No zbudziłem się. A to tak sam się zbudziłeś? No nie, coś mnie zbudziło. No, a co cię zbudziło? A do pukania. A w które drzwi? A w tamte. A czemu pytasz? Ja mówię, bo ja też słyszałem w tamte drzwi, no bo u mnie są 2 wejścia do domu, od pokoju i od tego. Bo mnie też, ja słyszałem pukanie, to czemu tam nie idziesz? Ja mówię, wiesz co, bo ja jestem przyzwyczajony do pukań, bo jak coś w domu mam nieczystego, to ja mam pukania. Więc mówię, co tu może być nieczystego? Tak jeszcze rozmawialiśmy, mówię, no wiesz, Rysiek przyniósł to, nawet ołówek przyniósł nowy, bo w lesie gdzieś tam znalazł. No kto gubi ołówki w lesie, nie? A różne osoby podrzucają różne rzeczy, których nie należy brać. I mówię tak, wiesz co? Na następną noc ja się pomodlę. Bracie, ja myślę tak, że zrobimy teraz przerwę. Tak. Bo i tak umawialiśmy się na 2 części, więc troszkę wymieszaliśmy takie działanie Boże i ochronę Bożą i z Twoim świadectwem, jak poznawałeś Boga, ale myślę, że jest okej. I w drugiej części byś dokończył tę historię. Bardzo dobrze. A to już godzinę mówimy. Na dzisiaj, na ten czas dziękujemy Wam, kochani, za uwagę.
i zapraszamy za niedługo na drugą część dalszej mojej rozmowy z naszym bratem, naszym miłym gościem, bratem Janem. Dziękujemy bardzo.